uważa się, że jeść należy powoli, ale my proponujemy złamać tę bezsensowną zasadę. Jak to się skończy? Zobaczymy w naszym nowym challenge'u. Będzie niezła zabawa. Tylko spójrzcie na te wszystkie papryczki chili. Nienawidzę ostrych przypraw. Sprawdźmy, jakie porcje dostaniemy. Nie chcę jej w ogóle dotykać. Świetnie. Wygląda na to, że nie będę musiała. Wylosowałam swój szczęśliwy los. O nie, tylko nie to. Nie można sobie wyobrazić nic gorszego. Cóż, przynajmniej moja porcja będzie mała, co mnie cieszy. To wszystko dla ciebie, Mary. Częstuj się, nie będziemy ci żałować. Co wy robicie? Przestańcie. Nie mamy z tym nic wspólnego. Tak zdecydował los. Przecież Emma też dostała jedną papryczkę. Przypominam, gdybyście o tym zapomniały. Nie trzeba było, Mary. Chętnie bym ci ją oddała. Okazuje się, że nie jest tak źle. Da się jeść te papryczki. Ale dlaczego tu jest tak gorąco? Wyłączcie ogrzewanie i przynieście mi trochę wody. Błagam was. Od razu lepiej. Biedactwo. Przeżyła ciężkie chwile. Nic mi nie jest. Mogę znowu oddychać. I po wszystkim wystarczy papryczek na dziś. Mary, teraz twoja kolej, aby pokazać, na co się stać. Wierzymy w ciebie. Może nie muszę tego jeść. Proszę, nie zniosę tego. Nie, nawet mnie nie proście. Nie zgadzam się. To wbrew zasadom, Mary. To się nie uda. No dalej, weź się w garść i otwórz usta. Emma, pospiesz się i wkładaj jej papryczki do buzi. Tak jest, brawo. Widzisz, to wcale nie jest trudne. Puśćcie mnie, nie chcę tego jeść. Świetnie się spisałaś. Niepotrzebnie tak dramatyzowałaś. Wygląda na to, że macie rację. Ta papryczka wcale nie jest ostra. O nie, coś mi burczy w brzuchu. Pomocy! Chyba się spalę! Spokojnie, weź się w garść i oddychaj głęboko. To nie pomaga! Dajcie mi trochę wody. Nie chcecie? To sama pobiegnę do kuchni, a jeszcze lepiej gdzieś daleko, żeby zaczerpnąć powietrza. Muszę natychmiast wyrzucić z siebie parę, bo inaczej wybuchnę. Mary, wracaj na swoje miejsce! Wszystko zepsujesz! Wystarczy, przestań! Już mi się kręci w głowie od tego twojego biegania. Po wszystkim, jestem wyczerpana. Możecie się zrelaksować. No w końcu. Corn dogi z sosem, wspaniale. To ketchup, uwielbiam go. Sprawdźmy karty, czas dowiedzieć się, kto otrzyma ten przysmak. Super, dostanę dużą porcję. No ja nawet nie poczuję ich smaku. Ja też nie mam dobrych wiadomości. Zjem tylko jednego corndoga. No dalej, szybciej. Chcę wszystkie corndogi. Zabieraj je. O, prawie zapomniałam. Jeden z nich jest twój, Lili. Dzięki, Emma. Zjem go od razu. Nie ma co czekać. Ojej, jest jakiś gumowy. Ale i tak pyszny. Ma tak dużo sera w środku. Ale fajnie się ciągnie. Chciałabym go spróbować. To jest niewiarygodnie pyszne. Spodobałoby ci się. Patrz, w środku jest parówka. Co za miła niespodzianka. Uważam, że nadzienie jest obłędne, a sos doskonale je uzupełnia. Mogłabyś się ze mną podzielić, Lili. I po wszystkim, teraz moja kolejna corndogi. Emma, a może ty się ze mną podzielisz? O nie, to jest tak dobre, że nikomu nie dam nawet kęsa. Przecież mówiłam. Miałaś rację, Lili. To jest najlepsze danie na świecie. Co za apetyt. Myślę, że mogłabyś zjeść nawet słonia. Dzięki za komplement, Mary. Właśnie dlatego, gdy jestem głodna, najlepiej trzymać się ode mnie z daleka. A może przestaniesz rzucać w nas patyczkami? To naprawdę boli. Koniec. Nie będę tego tolerować. Zaraz dam ci nauczkę, Emma. Moja cierpliwość się skończyła. Dam ci corndoga, którego będziesz długo wspominać. Hooray! What? Gdzie byłaś, Mary? Za chwilę się dowiesz. Emma, przyniosłam ci dokładkę. Super, dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Fu, co to jest? Wcale nie smakuje jak corndog. Może dlatego, że to tatarak. Genialny plan, Mary. Dzięki.
Zobacz, jakie to fajne. Możemy się tym bawić. Tak, to jest jak puszyste chmurki. Super. Sprawdźmy szybko kartki. Zgadzam się, świetny pomysł. Mam najwolniejsze tempo. Wygląda na to, że Suzy ma największego farta. Będę musiała się z tym pogodzić i jeść w zwykłym tempie. Chociaż nie miałabym nic przeciwko temu, żeby pochłonąć ten makaron w ciągu kilku sekund. Niezły smak, ale jakoś nie mam na niego chęci. Przestań się dąsać, Mary. To nie moja wina, że mi się poszczęściło. Zobacz, co wymyśliłam. Można zawinąć makaron w pizzę i zjeść go naprawdę szybko. Przypomina burrito. Bardzo mi się podoba. Kto by w to wątpił? Zawsze się ze wszystkiego cieszysz i to jest wkurzające. Suzy, twoja buzia jest cała brudna. Nie zwracajmy na to uwagi. Kate, pozwól, że ci pomogę. Dzięki, Mary. Obawiam się, że zjedzenie tego wszystkiego zajmie mi zbyt dużo czasu. Wow, jakie długie kluski! Ojej! Szczerze, już szczęki mnie bolą. Co ty tu robisz, Kate? Jesteśmy w trakcie innego wyzwania. Ona jest jakaś dziwna. Tak, Emma ma rację. Jak się tu znalazłaś? Nie zwracajcie na mnie uwagi. Muszę po prostu zjeść mój makaron. Co? Przeszkadzasz nam? Czasami jest taka nieznośna. Kiedy wreszcie skończy się ten makaron? Wiedziałam, że to trochę potrwa, ale nie sądziłam, że aż tak długo. Dokąd on mnie prowadzi? Kosz na śmieci? To obrzydliwe. Dlaczego dałam się na to nabrać? Dziewczyny musiały to ustawić. Cześć, Kate. Dawno cię nie było. Nigdy wam tego nie wybaczę. Mary, sama się o to prosiłaś. Smacznego. Co za zwrot akcji. Kate, lepiej uważaj. Nie boję się. Sprawdźmy, co tym razem tutaj mamy. Według mnie wygląda to całkiem nieźle. Zgadzam się. W końcu mam największą prędkość. Spójrzcie na te pyszne ciasta. Już wzięłam kawałek. Jest taki aromatyczny. Nie mogę się powstrzymać. Krem kokosowy jest moim ulubionym. Już mi ślinka cieknie. Pospiesz się, Suzy. My też chcemy spróbować naszych tortów. Może nie będziemy czekać? Masz rację, Mary. Zacznijmy już teraz. Jestem gotowa, by zanurzyć głowę w tym cieście. No to odważne, Kate. Pobrudzisz się. Chyba jej to nie obchodzi. Nie wygląda to jednak zbyt schludnie. I co z tego? Mnie smakuje. Lepiej nie wchodźmy jej w drogę. Ona mnie przeraża. I po wszystkim. Szybko zjadłam moje ciasto. Zostałam tylko ja. Jak dużo kremu. Postaram się rozłożyć tę przyjemność w czasie. Będę się delektować powoli. No to mi się podoba. Są chwile, kiedy nie chcesz się nigdzie spieszyć. Nie rozumiemy tego, Mary. Przykro nam. A szkoda. To niesamowita uczta. Hej, gdzie się podział mój tort? Kate i ja postanowiłyśmy wziąć po jednym kawałku. Myślałyśmy, że nie będziesz miała nic przeciwko. To niesprawiedliwe! Wreszcie nowa runda. Będę musiała iść ze średnią prędkością. A ja z szybką, super! No i proszę, a ja znowu będę wolna jak ślimak. Jak wam się podoba nasze jedzenie tym razem? Szczerze mówiąc, nie lubię brokułów. W ogóle mi się to nie podoba. Fuu, to obrzydliwe! Suzy raczej nie lubi zdrowej żywności. Oj, rozumiem ją w tej kwestii. Nienawidzę brokułów. Dobrze, udawajmy, że to jest coś pysznego. Na przykład ciasto. Życzcie mi smacznego. Kate, krojenie brokułów zajmie ci bardzo dużo czasu. Nie przeszkadza jej, Mary. Niech sama się tym zajmie. Suzy ma rację. Wiem, co robię. Zobacz, jak pięknie wyszło. Ale to nadal są brokuły. Ich smak się nie zmienił. Myślę, że jak dodam sos serowy, będzie lepiej. Wyszło świetnie. Nawet nabrałam apetytu. Sama nie odmówiłabym sosu serowego. Bardzo mi się podoba. Mówiłam wam, że wiem, co robię. A wy nie wierzyłyście. Mam nadzieję, że sos poprawi smak brokułów. Spróbuję. Fu, to nadal jest obrzydliwe. To wszystko, skończyłam. Nie chcę więcej. Lepiej zjem swój sos.
pomoże mi pozbyć się tego okropnego smaku. Teraz nie mam w ogóle ochoty próbować tych brokułów. Ale znam sposób, żeby to szybko zakończyć. Małe kawałki można łatwo wessać przez rurkę. Wow, jesteś jak prawdziwy odkurzacz, Mary. To niesamowite. Dzięki, Suzy. Wiem, jak zadziwić. O nie, teraz moje usta są pełne brokułów. Przepraszam, nie mogłam tego wszystkiego przełknąć. Zdarza się, Mary. Zrobiłyśmy wszystko, co było w naszej mocy. Ojej, jaka duża tabliczka czekolady Milka z Oreo. Zobaczmy, kto co dostał. Będę jadła jak ślimak. A ja będę musiała szybko zjeść tę czekoladę. Ja będę jadła w zwykłym tempie. To nic skomplikowanego. Emma zaczyna pierwsza. Zobaczymy, co wymyśli. Będę jadła jak prawdziwa dama. Najpierw zamierzam odciąć mały kawałek czekolady. Przy okazji, zgodnie z zasadami etykiety, w prawej ręce należy trzymać nóż, a w lewej widelec. Jaki wspaniały zapach. A przy okazji, jedzenie trzeba dokładnie przeżuwać. Dzięki temu lepiej poczuje się jego smak. Pokroję całą tabliczkę na małe kawałeczki. Jakie to jest dobre. Co ona tu wyprawia? Ale mi dama. Mary. Zdecydowanie nie jestem damą. Będę jadła czekoladę rękami. Tylko najpierw ją otworzę. Super, udało się. Jak pachnie. Zjem pierwszy kawałek. Ciasteczka Oreo po prostu rozpływają się w ustach. Jaki pyszny krem w środku. To moja ulubiona tabliczka czekolady. Bohaterki robią świetną robotę. Jak ja im zazdroszczę. To naprawdę pyszna czekolada. A ja zamierzam zamienić czekoladę na czekoladowy sos. Podgrzewam wszystko suszarką do włosów i voilà. Teraz mogę wszystko szybko wypić. Wow. Kate, zajęło to dosłownie 3 sekundy. Co za prędkość. Pozwól, że wytrę o ciebie ręce. Ojej, cały sos wylał się z powrotem. Teraz wszystko jest czekoladowe. Dziewczyny, co wy tu wyprawiacie? Prawdziwe damy nie plują czekoladą i nie wycierają rąk o koleżankę. Daj, wytrę ci usta. Nie trzeba. Przegrałam challenge. Emma, Ted i Bella muszą zjeść lizaki. Zobaczymy, jakie zadanie na nich czeka. Będę musiała założyć ręce za plecami. Nie mam pojęcia, jak jeść bez rąk. A my mamy szczęście. Będę jadł jedną ręką. A ja będę jadła dwoma. Powodzenia, Bella. Czas start. Bella próbuje podnieść ustami lizaka ze stołu. Ted postanawia zrobić jej żarcik. Jak mam otworzyć tego lizaka? Nie możesz otworzyć go dwoma rękami, Emma. A ja muszę to zrobić jedną. No, prawie się udało. Jakie trudne zadanie. Bella postanowiła połknąć całego lizaka. Wraz z opakowaniem i patyczkiem. To nawet zabawne. Widzicie? Zjadłam wszystko i wykonałam zadanie. A czym odpowie jej reszta? Muszą zacząć jeść już teraz, żeby zaliczyć challenge. Jak bardzo się starają. No dalej, zdejmij się w końcu. Udało mi się. Zobaczcie, jaki kolorowy, słodki lizak dostali nasi bohaterowie. Emma, zjem szybciej niż ty. To będzie wielki pojedynek. Kto pierwszy skończy lizaka? Ted czy Emma? Emma czy Ted? Masz inny smak? Daj spróbować. Fuu, nie, on polizał mojego lizaka. Teraz muszę go wyrzucić. Nie będę tego jadła. Czyli przegrywasz, Emma. A ja już prawie skończyłem. Mam tu niespodziankę dla przegranego. Na pewno nie jest dla mnie. Ja wszystko zjadłem. To dla Emmy. Emma, odbierz swoją nagrodę. Talerz z bitą śmietaną. Prosto w twarz. Nie wygląda na zdenerwowaną, a my jedziemy dalej. Zbliża się paczka frytek. Spójrzcie, jaka Kate jest podekscytowana. Szybko sprawdźcie, co macie na tabliczkach. Tym razem Emma będzie jadła naprawdę szybko. Kate będzie musiała jeść w swoim zwykłym tempie. A Mary będzie musiała uzbroić się w cierpliwość, żeby jeść swoje frytki bardzo, bardzo powoli. Rozłożę całą paczkę na stole i będę brała po kolei. Co? Po co to robisz? Żeby powstrzymać się od zjedzenia wszystkiego naraz. A teraz na każdy kawałek dodam odrobinę kaczupu. To wygląda jak rysowanie. Tadam! Teraz mogę jeść.
bardzo powoli zbliżam fryteczkę do ust i biorę malutki kęs. I będę to przeżuwała przez długi, długi czas. Kurczę, chyba tu zaraz zaśniemy. Teraz kolejny kęs i równie długo będę go przeżuwać. Mary wymyśliła sposób, jak powoli zjadać frytki i uśpić swoje przyjaciółki. Genialne! Co? Kate, spójrz na nią! Ona jeszcze nie skończyła pierwszej frytki! No w końcu mi się udało. Teraz mogę jeść resztę. Ej, gdzie są moje frytki? Zabrałam je od ciebie! Otwórz usta! Kate postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Inaczej Mary bardzo długo jadłoby swoje frytki. Teraz ja mogę zjeść twoją porcję. Też dodam do nich keczupu. Bo frytki z keczupem są przepyszne. Uwielbiam ten smak. A ja wymyśliłam coś, co pozwoli mi naprawdę szybko zjeść moje frytki. Będę potrzebowała torby z McDonald's. Wysypię do niej całą paczkę frytek i zaleję keczupem. Dodam więcej. A teraz dobrze tym wstrząsnę. I wyjdzie mi zupa keczupowa z frytkami. Pyszności. Brzmi paskudnie. I wygląda tak samo. Moje fryteczki, zjem was wszystkie. Niedobrze mi. Ble. Wyrzucę to, żeby nikt nie zauważył. Fu, tylko spójrz na to. Jestem królową frytek. Zwariowała. Uciekajmy stąd. Dziewczyny, gdzie jesteście? Wow, chipsy Pringles. To moje ulubione. I taka duża paczka. Uwielbiam. Serowe Pringles. Kocham ten smak. Zobaczmy, jakie zadanie czeka dziewczyny tym razem. Co? Mam jeść powoli? Nie podoba mi się to. A ja będę jadła jak zwykle. Mam jeść chipsy naprawdę szybko? Dam radę to zrobić. Zawsze jem chipsy naprawdę szybko. No to zaczynajcie. Chwileczkę. Kate coś wymyśliła. A co jeśli pomieszamy wszystkie smaki? Weźmiemy dużą miskę i wysypiemy do niej chipsy. Fajnie będzie spróbować różnych smaków. Kate, ale tego nie było w regulaminie. Co robisz? Wydaje mi się, że zasady są inne. Ale nawet to mi się podoba. Gotowe! Cała góra chipsów w trzech różnych smakach. I nawet wiem, jak będziemy je jeść. Łapcie je buzią. Jestem gotowa, ale lecą bardzo powoli. No cóż, trochę cierpliwości i dam radę je zjeść. No, prawie. Złapałam. Ja mam serowy smak. Super, będę czekać na inne. Łapię, łapię! Kilka smaków naraz, ale super! Niezła zabawa! Wow, ja też chcę! Zamierzam je teraz złapać. Aaaa! O nie, na Mary spadła lawina chipsów. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Ojej, nie wiedziałam, że to możliwe. To najlepsze chipsy na świecie! W ten sposób Mary wykonała zadanie. Emma nie doczekała się kolejnego chipsa. Podobał ci się nasz challenge? W takim razie subskrybuj kanał Multidu. Czeka na ciebie jeszcze więcej nietypowych zadań, zabawnych bohaterów i pysznego jedzenia. Bo z Multidu Food nie można się nudzić.